Pierwsze ćwiczenie. Zawsze przed każdym treningiem powinniśmy rozgrzać delikatnie ręce do tyłu, do przodu, nadgarstki. Jeśli ktoś używa nóg, to nogi oczywiście, tak żeby nie doszło do kontuzji. Pamiętajcie o tym. Pierwsze ćwiczenie. Ręka lekko zgięta w łokciu i unosimy do wysokości barku. Tak z 8 do 12 razy po 3-4 serie w powtórzeniach. Może być szybko do góry, ale wolno musi być do dołu. Kolejne ćwiczenie to jest, kładziemy ręce przed sobą, wyciągamy też do wysokości barków, ale ręka jest też tutaj w łokciu delikatnie zgięta. Podnosimy drugą i kładziemy. 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Kolejnym ćwiczeniem to jest, może iść stąd, ręce też w lekkim zgięciu w łokciach. Na bok, do przodu i w dół. 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 Pamiętajcie, że te ćwiczenia oczywiście na początek lepiej jest zrobić, nie wiem, z półlitrową wodą, żeby nie obciążać za bardzo tych rąk, bo one dostaną w kość. Jak się zrobi po 3-4, można później nawet zwiększać do 5 serii albo więcej powtórzeń w danej serii. Kolejnym ćwiczeniem podnosimy do wysokości barków, trzymamy 20 sekund i opuszczamy. Podnosimy i opuszczamy. 20-30 sekund w zależności kto ile jest w stanie wytrzymać. To samo jest na bok. Podnosimy do 20 sekund i opuszczamy. Podnosimy i opuszczamy. Kolejnym ćwiczeniem, jakie będzie, to na triceps. My wózkowicze często kładziemy się na wózek. Ja to często robię tak, że podjeżdżam do czegoś, żeby się chwycić. Wy możecie albo się w lekkim pochyleniu, no najlepiej jest w pochyleniu. Łokieć daje do pewnej wysokości i pracuję samym przedramieniem. Raz, wolno wracam. Dwa, wolno wracam. Trzy, wolno wracam. Cztery, wracam. I tak oczywiście prawa i lewa ręka. I ostatnie ćwiczenie, jakie chcę Wam dzisiaj pokazać, to jest oczywiście tak zwane pompki damskie. Czyli robione nie na nogach, na wysokości i na szerokość.